poniedziałek, 2 września w Bielsku-Białej ponad 21 tysięcy uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny, w tym w szkołach podstawowych 7562. Uroczyste przyjęcie w poczet uczniów najmłodszych adeptów nauki poprzez mianowanie na ucznia mieliśmy przyjemność oglądać w szkole podstawowej nr 36, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Pasuje was na ucznia i przyjmuje do braci szkolnej. Pasuje was na ucznia i przyjmuje do braci szkolnej. W szkole podstawowej nr 36 swój pierwszy rok szkolny w trzech oddziałach rozpoczęło ponad 70 dzieci, w tym kilkoro sześciolatków. Powiedzmy szczerze, zaledwie kilkoro. Sześciolatki są u nas w szkole, są w pierwszej klasie, aczkolwiek nie w takiej ilości, jakbyśmy się spodziewali i jakbyśmy sobie życzyli. Ale nasze działania, które podejmowaliśmy przez cały poprzedni rok szkolny, zaowocowały tym, że są sześciolatki w pierwszej klasie i również mamy oddział zerowy, złożony z 6- i 5-latków, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Jak zapewnia pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, szkoła podstawowa nr 36 jest dobrze przygotowana na przyjęcie sześciolatków, podobnie zresztą jak i inne szkoły w Bielsku-Białej. Na dzieciaczki czekają wspaniale przygotowane sale, jak również, z czego się bardzo cieszymy, udało się nam dzięki tutaj i wsparciu miasta przygotować dla dzieci pomieszczenie w ramach programu Radosna Szkoła, pomieszczenie do zabaw, a już w tym tygodniu rusza również inwestycja w ramach programu Radosna Szkoła na zewnątrz, to znaczy będzie w niedługim czasie plac zabaw dla dzieci ogrodzony, a więc bezpieczny. Czyli można powiedzieć, że szkoła jest przygotowana na przyjęcie tych sześciolatków. Jest przygotowana, działa również stołówka dla dzieci z zerówki. Udało nam się wynegocjować bardzo korzystne ceny obiadów, praktycznie po kosztach. Także zainteresowanie jest duże tymi obiadami. No i tym sposobem dzieci będą zabezpieczone, można powiedzieć, nie tylko pod względem dydaktycznym, ale również wychowawczym i opiekuńczy. W tym roku rodzice sześciolatków po raz ostatni mogli decydować, czy ich dzieci będą uczęszczać do szkoły czy do przedszkola. W przyszłym roku rodzice dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 roku będą musieli zapisać je do szkoły. W Bielsku-Białej od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych będzie się uczyć ponad 150 dzieci sześcioletnich. A jak sześciolatki, które w tym roku poszły do szkoły, czują się w jej murach? Cieszyłem się, nie miałem żadnych obaw, nie stresowałem się. A wiesz, co będziecie robić w szkole? Tak, wiem. A co? Na przykład będziemy pisać pisane litery. A ty już umiesz coś pisać, czytać? No, umiem. Umiem czytać i umiem pisać. Cieszysz się, że już poszłaś do szkoły? Tak. Bardzo czekałaś na ten moment, żeby pójść do szkoły, czy raczej tak? Nie wiem. Ale jest. Cieszysz się, że tu jesteś? Tak. Czy wolałabyś jeszcze sobie siedzieć w domu czy w przedszkolu? Nie. Całkiem podobne odczucia mają ich o rok starsi koledzy ze szkolnej ławy. Cieszę się. Powiedz dlaczego. Bo wreszcie będziemy się uczyć i nie będziemy musieli się nudzić. Co wiesz o szkole? Co tutaj będziecie robić? Będziemy się uczyć. A wiesz czego? Nie wiem. Gotowi już na to, żeby chodzić do szkoły codziennie rano wcześnie wstawać? Tak. Będziesz wstawał rano wcześnie? Tak. A powiedz, wiesz, czego będziesz się uczył w szkole? Nie. Jesteś zadowolony, że poszedłeś do szkoły wreszcie? Tak. Jak myślisz, jak będzie w szkole? Co tu będziecie robić, oprócz tego, że będziecie się uczyć? Będziemy pisać. Dodajmy jeszcze, że do gimnazjów w Bielsku-Białej w tym roku poszło ponad 3800 dzieci. W szkołach ponadgimnazjalnych uczyć się będzie 8,5 tysiąca, w szkołach specjalnych ponad 570, a w szkołach dla dorosłych prawie 800 osób. Nad tegorocznym początkiem roku cieniem kładą się zapowiadane zwolnienia nauczycieli. Na szczęście nie dotyczy to odwiedzonej przez nas szkoły podstawowej nr 36. Po raz drugi kolejny udało się zrobić, jeśli tak można powiedzieć, nabór do trzech oddziałów klas pierwszych. Po kilkuletnim niżu, kiedy były tylko dwa oddziały, z czego się bardzo cieszymy, bo to spowodowało, że nie ma zwolnień nauczycieli w obrębie klas 1-3.
Zresztą nie było w tym roku zwolnień również w całym zespole. Trzeba dodać, że w Bielsku-Białej sieć szkół i przedszkoli nie zmieniła się. Nadal funkcjonuje tu 21 szkół podstawowych, 17 gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących i 10 zespołów szkół zawodowych. Funkcjonuje też 5 specjalnych szkół podstawowych oraz 5 specjalnych gimnazjów. Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję, powtórzcie za mną. Ślubuję, jeszcze raz. Ślubuję, pięknie, dziękuję bardzo.